Jest piękny, słoneczny dzień. Na taki optymistyczny dzień czekaliśmy od dawna. I aż trudno uwierzyć, że także takiego dnia w Polsce na raka piersi umiera codziennie 15 kobiet. 50 pań dowiaduje się, że ma nowotwór. Można by te statystyki odwrócić. Można by sprawić, że nie będą takie dramatyczne, ale musimy sami zadbać o swoje zdrowie, o swoje życie i skorzystać z badań profilaktycznych, które są codziennie dostępne za darmo i praktycznie bez kolejki. Te dramatyczne dane dotyczą nowotworów piersi. To najczęstszy zabójca kobiet. U mężczyzn rak prostaty. Na drugim miejscu jest rak płuc. Na trzecim nowotwór jelita grubego. Ale nie jesteśmy bezradni. Oferujemy badania profilaktyczne, które dedykowane są dla Dolnoślązaków w kierunku nowotworów, które w największym stopniu ich krzywdzą. A więc są to nowotwory płuc, nowotwory jelita grubego, piersi i nowotwory szyjki macicy, szeroko pojętego narządu rodnego. Mamy badania i niestety COVID, w dalszym ciągu muszę to podkreślać, zatrzymał nam te badania. I cały czas promujemy to, żebyście Państwo do nas się zgłaszali i przychodzili, bo to jest to, co Wam uratuje życie. Zdaniem ekspertów na 40-50% wszystkich nowotworów mamy wpływ. Wprowadzając zmiany do swojego życia, możemy zminimalizować ryzyko ich wystąpienia, ale najważniejsza jest wiedza, świadomość i profilaktyka. Czas ma ogromne znaczenie. Ja jestem takim przykładem. Szybko znalezione i załatwione. I w związku z tym bardzo gorąco do tego zachęcam. Powiemy, że rak wykryty na wczesnym etapie daje prawie 100% szansę wyleczenia. I o tym każdy z nas powinien pamiętać. Wiedzą o tym niektórzy pacjenci. Pani Danuta w 2004 roku dostała zaproszenie na mammografię. Okazało się, że mam guza i ten guz jest złośliwy. I tak się rozpoczęło w ogóle moje leczenie. Czyli nie wyrzuciła pani tego zaproszenia? Nie. Żeby nie to, to po prostu kwestia pół roku i byłoby już... Nie byłoby o czym rozmawiać. Niestety nie wszyscy mają taką świadomość. Mimo że badania mammograficzne pozwalają wykryć nowotwory we wczesnej fazie, to chętnych do ich wykonania brak. Skala, która była wcześniej uzyskiwanych odpowiedzi, to było 50% pań, które przychodziły do nas. W tej chwili spadło nam to do 35%. Czyli w dalszym ciągu mamy całkiem sporą dziurę w tym zakresie. I bardzo gorąco zachęcam, żeby pani się pojawiały. Są też bezpłatne badania dla palaczy. Jeżeli chodzi o nowotwory płuc, dotyczy to badań profilaktycznych związanych z niskodawkową tomografią komputerową realizowaną w trzech lokalizacjach. Jest to Wrocław, Legnica i Wałbrzych. Są to badania, które możemy, o nich możemy przeczytać i dostęp do nich znaleźć na stronie internetowej www.dcopich.com.pl. Trzeba się badać i dbać o siebie. Kobiety powinny dbać o siebie całościowo. Także naprawdę jestem przykładem, że żeby nie zaproszenie to, żeby nie te badania kontrolne to... Nie rozmawiałabym z panią tutaj dzisiaj. Katarzyna Sudnik, Echo 24.